Ojejku, co to za T-Rex? To nie jest T-Rex. Jak to nie jest SpongeBob? Uciekaj, zaraz cię zje. Nie bój się, nie zje mnie. Jak to nie? Przecież widzisz, to jest T-Rex. To nie jest T-Rex. No to co to jest? Wygląda jak T-Rex. To jest alozaur. Alozaur? Ano, słyszałam o takim dinozaurze. Aha, widzisz? A skąd wiesz? Zobacz, zobacz, ma takie wielkie zęby, wielką głowę, takie małe rączki. No wiesz, alozaur bardzo podobny do T-Rexa jest. Ale spójrz na jego łapy przednie. No widzę, widzę łapy. Policz palce. Okej, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ha, ha. Widzisz? T-Rexy miały po 2 palce, a alozaury po 3. To jest alozaur. Wow, ale ty jesteś mądry, SpongeBob. Skąd ty tyle wiesz o dinozaurach? Ja zawsze uwielbiałam dinozaury. A nie boisz się, że cię zje? No co ty, to jest gad lądowy. On nie zjada takich wodnych stworów jak ja. Gąbka, jestem niesmaczny. O, okej, no to w takim razie, czy ja też jestem bezpieczna? No nie wiem. Ty nie jesteś podwodnym stworem, który nie jest smaczny. Ciebie mógłby zjeść. O, weź go przegoń. Ej, Ali, uciekaj się pobawić. Wow, wytresowałeś alozaura. Wiem, dobry jestem. Kciuki w górę. Okej, kciuki w górę. Moi drodzy, dajcie mu kciuki w górę. Szybciutko pod filmikiem, bo SpongeBob dał radę wytrenować alozaura. Niemożliwe. Kciuki! Dzięki. Okej. A co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Mamy tutaj jajka. Jajka z dinozaurami. Zobacz na to. Wow. Otworzymy razem? Jasne, że otworzymy. Ale najpierw musisz mi policzyć te jajka. Proste. 1, 2, 3, 4. Wow. A kolory znasz wszystkie? Jasne. Zielone, niebieskie, czerwone, żółty. Wow, niezły jesteś, naprawdę. No to w takim razie otwieramy, które jako pierwsze? Czerwone. Okej, czerwone jajko jako pierwsze, do przodu je dajemy. Fajne. A to jest w końcu T-Rex? Czy co to jest? Ciężko stwierdzić. Wygląda jakby miał 2 palce. To chyba T-Rex, ale nie jestem pewien. Trzeba by było na żywo zobaczyć. To jest tylko rysunek. Ale ty jesteś mądrala. No dobra, dobra. Perforacja jest. Jej, nie będę musiała używać nożyczek. Wow, ale to szybko zeszło, zobaczcie, ale ekspresowo. No chyba lepszej perforacji jeszcze nigdy nie miałam. 1, 2, 3. Otwieramy to jajko. Co tam w środku się kryje? Zobaczcie, jajko pełne niespodzianek. Wow, naklejki. Naklejki z piłką nożną. A ja myślałam, że to będzie coś z dinozaurami. A tu piłka nożna, no ale dobra, może być. Jakiś czas temu mundial był, prawda? To akurat pasuje. Proszę bardzo. Piłka nożna. A wiecie, kto wygrał? Kto wygrał Mistrzostwo Świata? Ja wiem. Ale mój drogi, uważaj, bo się wywrócisz. Nie ciebie pytam, pytam się naszych widzów. Kto wygrał Mistrzostwa Świata? Pytanie dnia! Piszcie w komentarzach, kto wygrał Mistrzostwa Świata w 2018 roku w futbolu? Kraj poproszę! I napiszcie, komu jeszcze kibicowaliście. Ja kibicowałam Polsce, ale... No cóż, no wyszło jak wyszło. Szkoda! Zobaczcie, fajne naklejki, nie? Zaraz sobie chyba jedną nakleję, nawet na jajko. O, tam od góry. Ojej, prawie ją rozerwałam. Bo tutaj jest niedocięta, dlatego. Musiałam trochę pociągnąć. Dobra, naklejki damy sobie tutaj. I naklejamy jedną na jajo. A może z tej strony tutaj, o. No zobaczcie, jak fajnie wygląda. Fajna naklejka. Ale wiecie, że ten piłkarz, to ja nie wiem, czy on cokolwiek widzi, bo ma taką długą grzywę, że wątpię, żeby potrafił strzelić dużo goli. On to chyba tylko widzi swoją własną stopę i nic więcej. Zobaczcie w ogóle, jaką ma pozycję. Tak, zaraz się wywrócę, nic nie widzę, niech ktoś mnie obszyże. Okej, dajemy na bok to. Co tam jeszcze jest? Już zerkam. Słodycze! Mamy słodycze kolorowe, fajne. O, nie chce się to
otworzyć? No to ciach to troszeczkami i po sprawie. A, tak jest, słodycze. 1, 2, 3. Ło, nie liczę za dużo. A może by je wszystkie policzyć? No nie wiem, nie wiem. Wiecie co? Teraz to już będzie wyzwanie. Będę musiała je wszystkie policzyć, ale zrobimy tak. 3, 2, 4. Dwójkami policzymy. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 19 cukiereczków. Uuu, no co ty, chyba coś źle policzyłaś. Jak to źle? Co ty opowiadasz? Ha! Hops, 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 hops. Ej, ej, co ty robisz? Haha, moje. Niam, 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 niam. 18. Ale ty jesteś łobuz. I ja? No skądże znowu? Tyle cukierków, może się mnie podzielisz? Okej, okay, no w gruncie rzeczy podzielam się, ale tym razem mógłbyś się zapytać, co? Okej, okay, no niech ci będzie. Kciuki w górę! Woo! No nie wiem. Nie, w dół, w dół, w dół. Daję w dół, daję w dół, daję w dół. Nie wolno komuś zabierać rzeczy. Nie, nie wolno. Kciuki w górę, wolno! Nie, nie wolno, mówił nie wolno. Na dół, 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 na dół. Nie zabieramy bez pytania. Nie? Nie, nie. Okej. Okay. No, dobra, dobrze, że się rozumiemy. Zobaczmy, co jeszcze w tym jajku jest. Coś więcej. I to jest ostatnia rzecz, jakaś zabawka. I nic więcej. Damy tak. O, to wygląda, moi drodzy, jak autko. I zaraz je zbuduję. O, taki woreczek. I co to to jest? To są koła, żadnej instrukcji nie ma, ale to nie powinno być jakoś specjalnie skomplikowane. Zakładam, że to idzie gdzieś tu. A to trzeba rozerwać? Nie, zaraz. Tutaj? Tył? A ty tak? Chyba tak. Okej. Okay. Wypadło mi, wypadło! A! Jeszcze raz. A! Jest, trzyma się. I teraz tutaj muszę to jakoś nałożyć. To chyba jest przód, więc chyba tak. Jest! Nie, nie jest. Zaraz, coś mi tu nie gra. Jak ja to zrobiłam? Chyba tak, chyba jest. To autko jakieś takie dziwne. Coś mi tutaj nie gra. Coś mi tutaj nie pasuje. Może to na odwrót ma być. Chyba na odwrót. Zaraz zobaczymy. No ale nie, nie może być na odwrót, ponieważ to są siedzenia. To jest przód samochodu, prawda? Zobaczcie. Przód samochodu, więc to musi być tak. To auto takie jakieś brzydkie po prostu. Tak to ma być. Tutaj wchodzi. Tu są takie dziurki. To tu ma wejść do tych dziurek. Zobaczcie. No tak. Coś tu nie gra. Tu jest dziurka i tu jest dziurka. I to zobaczcie. To nie pasuje. Zabawka i tak jak trzeba. Źle dopasowane dziurki. Nie. I co teraz? To powinno być tak, prawda? O, w ten sposób. No dobra, no to wiecie co? Musimy tak trochę pokombinować, żeby to zadziałało. Zróbmy sobie tak. Te koła pójdą do tyłu. O, w ten sposób. Te koła pójdą do przodu. O, tak się będą musiały trzymać jakoś tutaj. No, nie wiem, czy to się tak da, ale spróbujemy. I teraz tak. Do tej dziurki wsadzimy, żeby ładnie wyglądało. I docisnę. Dociskam, dociskam. I teraz tutaj też spróbujemy jakoś trochę docisnąć. No i mamy takie autko trochę śmieszne. Takie nie bardzo, nie wiem, nie podoba mi się to autko. Źle to jest zrobione, te koła w ogóle tutaj. Nie, 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 nie. Ta zabawka oficjalnie nie jest najfajniejsza. A taki potencjał! No potencjał by był, ale przez to, że te dziurki nie tak jak trzeba są zrobione, no to dajemy kciuki, 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 kciuki w dół. Buu. No, też mi się nie podoba ta zabawka. Szkoda, byłaby fajna. Takie super autko można by było sobie jeździć. Ach, no cóż, czasami tak bywa. Miejmy nadzieję, że w pozostałych jajkach będą fajniejsze zabawki. Tam kładziemy sobie może tutaj. Okej, okay. SpongeBob, mój drogi. Weź już te ręce jakoś tak daj. I teraz tak, wybierz kolejne jajko. Czy będzie to jajko żółte, niebieskie, czy zielone do otwarcia? Dam je tutaj bliżej, żebyś je lepiej widział. A to jakoś tak wysunąłeś naprzód, jakbyś chciała, żebym je otworzył. To ja otwieram, ty tylko wybierasz. A, no, dobre, dobre, dobre. Dostaniesz kciuk w górę. Dzięki. Ale wiesz co? Może otworzymy teraz jednak niebieskie. Okej, okay, nie ma sprawy, nie ma sprawy. To nie tak, że ja ci chciałam to zasugerować. Nie, nie, tak po prostu mi wyszło. Dobra, dobra. No, naprawdę, to był tylko czysty przypadek.
O, tym razem nie poszło mi tak fajnie jak ostatnio. Ale też nie jest najgorzej. 1, 2, 3, jajko otwieramy. I cóż tutaj się kryje? Uuu, mamy kolejne naklejki, zobaczcie. Naklejki z piratami. Myślałam, że z dinozaurami będą, ale nie. Kolejne jajko bez dinozaurów. Ale zobaczcie, jakiś bonus mamy. 2 razy naklejki. Ale świetnie. No, to chyba mają wybaczone, że nie ma dinozaura w środku. Ponieważ podwójne naklejki, no to się chyba rzadko zdarza, żeby takie coś było. To może jest, o, może to jest rekompensata za to, że to autko było takie i takie sobie. Takie nie bardzo. Naklejki świetne są, podobają mi się. Zaraz, którą by sobie tu wybrać? Jest tutaj taki kapitan. Zobaczcie, skupmy się na tej. Kapitan z jedną nogą i z hakiem. Mamy tutaj chłopca z mieczem drewnianym i w czapce takiej pirackiej z kościotrupem. Tutaj mamy chłopca znowuż z mieczem jakimś, ale tym razem ma chustę na głowie. Wow, tutaj mamy, to jest chyba dziewczyna, z fryzurą taką interesującą, troszeczkę punkową. I tu kolejna dziewczyna z chustą koloru różowego i z szablą. Którą naklejkę wybierasz? Uuu, pierwszą. Pierwszą? Mam z góry, tak? No dokładnie. Ja chcę kapitana. Dobrze. Kapitan zatem będzie przyklejony na jajko. O, o, coś tutaj znowuż nie tak. Zaraz, zaraz, zaraz. Jest, jest. Ostrożnie, ostrożnie, żeby tego nie podrzeć. Jest. O, naklejki dajemy tutaj. Gdzie to jajo moje? Jej. Ta-dam! Tak wygląda naklejka. No fajna jest, podoba mi się. Damy tutaj, wygląda jak czapeczka. Co jeszcze tutaj się znajduje? Mamy ponownie słodycze, ale tych nie odpakowuję, bo będzie za dużo odpakowanych i potem będą nam zęby wypadać. Zęby wypadać? Od słodyczy? Nie. No tak, tak właśnie jest. Jak się za dużo zjada słodyczy, no to później ząbki na tym niestety cierpią. Ojej, nie wiedziałem. Nie mogą stracić moich 2 wspaniałych zębów. No, nie możesz, dokładnie, nie możesz. To by było straszne. O, puste jajko już jest. Zobaczmy zatem. Ups, przepraszam cię, SpongeBob. O, uważaj trochę. Okej, postaram się. Zobaczcie, to jest żaba, żaba na kółkach. Co to za bałki wymyśla? To całkiem śmieszne jest. Żaba na kółkach. Ale teraz uwaga, czy tym razem pójdzie nam dobrze, czy nie? Trzeba odczepić te koła. Jedno. Drugie. A, ucieka! Wracaj, wracaj, wracaj. Tym razem chyba wszystko będzie ok. Chyba tak, tak mi się wydaje. Więc koło numer 1. Jest. Weszło całkiem dobrze. Koło numer 2. U, jakiś śmiotek, sio. Teraz trzeba tylko złożyć tą żabę. Czy będzie pasowało? Czy będzie pasowało? Tak jest! Pasuje! No, nareszcie zabawka, która składa się normalnie. Zobaczmy teraz, jak jeździ. No jeździ całkiem fajnie. Żaba. Podoba wam się żaba? Śmieszna jest, prawda? Żaba! No, całkiem. Lepiej jeździ niż autko. Koła się obracają. No wprawdzie nie jest to jakiejś takiej wspaniałej jakości. Wykonanie takie sobie. No są takie detale tutaj, ale w porównaniu z Kinder Niespodziankami te jajka mają gorsze zabawki, trzeba przyznać. Ale mają za to więcej naklejek. I więcej słodyczy, ale nie mają czekolady. Które są lepsze? Sama nie wiem, sama nie wiem. No jeśli chodzi o zabawki, to Kinder. Jeśli o resztę, ciężko stwierdzić. Dobrze, kładziemy naszą żabę tutaj. Żaba, obok auta. To jajko, o, możemy sobie już zamknąć. I zostały nam teraz tylko 2 jajka do otwarcia. Jajko koloru żółtego. O, takie żółte jak ja. Oraz jajko koloru zielonego. O, zielone, nie jak ja. Okej, okay. To też było mądre. Ups, się wywróciłeś. Bo tu ślisko jest. O, ślisko, wiem. Dobrze, które jajko otwieramy w takim razie? Może w żółtym będzie dinozaur. Miejmy nadzieję, że w żółtym jajku dinozaur będzie. Chociaż wątpię. A dlaczego wątpisz? No bo w pozostałych tych, w poprzednich jajkach nie było żadnego dinozaura. Były jakieś zupełnie inne zabawki. Więc tak troszeczkę się obawiam. Uwaga, uwaga, uwaga. Jakie będą tutaj naklejki? Czy będą to dinozaury? Uwaga! O! Nie! To w ogóle nie są dinozaury. W ogóle bardzo daleko od dinozaurów, tak można powiedzieć. Stickers, czyli naklejki.
chyba dwupak, nie, jeden. Tylko jeden zestaw naklejek. Ale dużo ich jest, wow, serduszka, serduszka, serduszka. I co tutaj jest napisane? White day, biały dzień, white day. White day, czy co to o co chodzi? O, nie wiem, white day, biały dzień? Nie wiem. Dziwne. To wyglądają jak jakieś chińskie naklejki. Może w Chinach biały dzień oznacza dzień zakochanych? Któż to wie? Któż to wie? Może i tak jest. Fajne naklejeczki. No na 14 lutego na pewno się przydadzą, ale to jeszcze trzeba troszkę poczekać do tego czasu. Nie są to dinozaury, więc jestem troszeczkę zawiedziona, ale ta z rowerem całkiem mi się podoba. Jeździliście kiedyś tak na rowerach? SpongeBob, czy ty umiesz jeździć na rowerze? No ja tak średnio, wiesz, pod wodą rowerów nie mamy za bardzo takich, zwłaszcza na dwie osoby. Okej, widzę, że troszeczkę się zacinałeś, jak to mówiłeś. Nie, wcale, ja nigdy nie zacinam się. Nie umiesz jeździć na rowerze, co? Nie bardzo. Nauczysz mnie kiedyś? Jasne, oczywiście, że cię nauczę. Cieszę się, że zapytałeś. Będziemy razem jeździć, zobaczysz już niedługo. Jej, super! Ale jak my to zrobimy? Ty jesteś taka duża, jestem taki mały. To jest bardzo interesujące pytanie. Coś wykombinujemy. Jej, wykombinujemy coś! Kciuki w górę! Jej! Widzę, że się cieszysz. Dobrze, którą naklejkę sobie wybierzemy, żeby nakleić ją na jajko? Tom z rowerem! Tom z rowerem! W takim razie... O, jest, 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 jest! Mam ją. Dajemy je tutaj z tyłu. I proszę bardzo, naklejka z rowerem jest naklejona. Serduszka, serduszka, serduszka wszędzie. Ojejku, jak romantycznie dziewczyna jedzie z chłopakiem na rowerze. O, co to było za ble? O, jak możesz? Miłość jest piękna. Niezły jesteś, naprawdę. Dowcipni z ciebie. Ja nie żartuję, mi to na razie niepotrzebne. No może ci na razie to niepotrzebne, ale może kiedyś znajdziesz kogoś, kogo kochasz i takie serduszka, będziesz wszędzie widział serduszka, serduszka, o tak jak tutaj, zobacz, serduszka, 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 może, może tak, zobaczymy, a może nie, nie wiadomo. Co tutaj jeszcze jest? Mamy słodycze, o, tylko jeden różowy cukiereczek, to bardzo ciekawe, dlaczego tylko jeden. I zamykamy to jajo, żeby było lepiej widać naklejkę i zobaczcie na to. Mamy pojazd jakiś. Czy to jest kolejne autko? Jeśli to jest kolejne autko, to ja mam nadzieję, że to autko będzie się dobrze budować. Sprawdzamy. Tak, to jest autko. To jest autko, ale zaraz. Halo, o co chodzi? Wyrzuciłam to już, ale to już puste jest. O co chodzi? Dlaczego nie ma... Co? Oszukane trochę to jaj. Co to ma być? I tak bez spodu ma jeździć? Ja myślałam, że tu jakiś spód będzie. No ale no w gruncie rzeczy jak tak postawiłem to autko, to nie widać, ale przydałby się spód. Te pozostałe miały spody! Śmieszne to autko. Takie sobie, naklejki by mi się też przydały jakieś. Może być. Nie jest to dinozaur. Dajemy kciuki w górę czy kciuki w dół temu autku? Nie. W dół? No, nie, nie podoba mi się za bardzo. Nie ma klejek i nie jest dinozaurem. Myślałam, że będą dinozaury. Ja też myślałam, że będą dinozaury. Ale wiesz co, nie są takie najgorsze te zabawki. Może tak, o, pomiędzy damy. Nie do góry, nie na dół, tylko tak. Tak sobie, tak pomiędzy. Okej, niech ci będzie. Ta żaba nie jest najgorsza. No nie jest najgorsza. I doszliśmy do tego momentu. Ostatnie jajko. Zielone jak zielony dinozaur. Może tutaj będą zabawki z dinozaurami? Proszę, proszę, proszę. O, ja też proszę, proszę, właśnie przytulę jajko. O, proszę, 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 bądź dinozaurem. Och, miejmy nadzieję. Wyprosiliśmy, także trzeba teraz tylko trzymać kciuki, żeby był tam dinozaur. Bądź tam, bądź, bądź, bądź. Zerknijmy na naklejki. O! To nie są dinozaury, ale zwierzęta, także coraz bliżej. Coraz bliżej. Ach, zobaczcie. Naklejki. Co tutaj jest? To jest jakaś koza. To wygląda jak wielbłąd. Albo dromader. Ma dwa garby. To jest niedźwiedź, chyba brunatny. To wygląda jak szary kangur,
A to wygląda jak jeleń. A nie renifer? Nie, renifery mają inne poroże, trochę grubsze. Oho! Ale dobrze kombinujesz, bardzo dobrze kombinujesz. Wydaje mi się, że to jest jeleń. Chyba. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, to znaczy, że nie jestem pewna. Nigdy nie jestem pewna, jeśli chodzi o rysunki. To są tylko rysunki, to nie są prawdziwe zdjęcia. A, dobrze kombinujesz. Kciuki w górę, jej! Dzięki, opuśćcie. Którą naklejkę sobie nakleimy na jajko? A może tego spornego jelonka? Dobrze, jeleń zatem. A, naklejki z tyłu kładziemy. Proszę bardzo, mamy go! Wygląda całkiem ładnie, fajny jest. Ale zanim tutaj to na górę dam, wyjmijmy jeszcze zabawkę. I co tu jeszcze jest? O, nie wiem co to było, śmieć jakiś. Słodycze i zabawka. Zerknijmy sobie zatem. O, żaba! O, kolejna żaba! Nie, dinozaur. Nie smuć się, żaba, dinozaur, no gad, płas, takie... Nie, no nie wiem. Nie, zawiodłam się troszeczkę. Myślałam, że jednak będzie tutaj jakaś zabawka z dinozaurem. Czuję się nieco oszukana. Nie płacz. Okej, nie będę płakać. No jest co jest, ale szkoda, bo naprawdę spodziewałam się czegoś innego. No cóż, złóżmy tą żabę. Tak, ta ma inny kolor niż poprzednia. Zaraz sobie je porównamy. Zobaczymy, która nam się bardziej podoba. Uwaga, odskoczyło to jakoś. O, jedno weszło. Jeszcze drugie muszę poprawić. Jest, oj, to też wyskoczyło znowuż. Czy to dobrze się to włoży? No, ej, żaba gotowa. Taką żabę mamy śmieszną, pomarańczową. Z jakimś brokatem troszeczkę. No a ta jest pomarańczowa bez brokatu. Która żaba jest ładniejsza? Dokładnie. Lepiej tego nie mogę powiedzieć. No powiedziałeś to lepiej, bo powiedziałeś to dłużej. Nie wiem, która żaba jest lepsza. Wyglądają praktycznie rzecz biorąc tak samo, tam mała różnica w kolorze. Nie wiem, takie same są. Śmieszne te żaby. No i mamy autka. Jej, no naklejki mi się bardziej podobały. O, tutaj mamy kilka z nich. Cztery. I tyle! Nie ma żadnego dinozaura. O, nie smuć się. Zawołam mojego alozaura. Wiesz co, niebo mnie zje. Za późno, wołam. Oli! Chodź. Żaba! Lam. Nie zjadaj żaby! Nie wiedziałam, że on umie mówić. Trenowałem go. Na razie. Powiedział wszystkim na razie. No to w takim razie ja też mówię wszystkim na razie. Na razie, moi drodzy, pa, trzymajcie się, zostawcie nam kciuki w górę i do zobaczenia sobie razem. Pa! Na razie, pa! Kciuki w górę, pa!